Co wierzycie w mistrzostwo dzisiaj, co? Pokory troszkę więcej. Żeby w głowie nie zaszumiało. Słowo o turnieju, proszę bardzo. Super turniej, można było się dobrze zmęczyć, dobra gra, dobrzy przeciwnicy, wymagający, bardzo dobry turniej. Czy czuliście dzisiaj się lepiej na wyższe miejsce, czy jednak to czwarte? No jednak była nadzieja tutaj na wyrównaną walkę z rekordem SI. No, aczkolwiek jednak no, tutaj doświadczenie no, prezesa, przede wszystkim najlepszego zawodnika turnieju, zadecydowało niestety o naszej porażce. Czy spodziewał się pan prezes tego indywidualnego wyniku? Tak, po głębokim przemyśleniu stwierdziłem, że ta nagroda, skoro była ufundowana dla zawodników powyżej 60 roku życia, no to się nie dziwię, że byłem tu najlepszy w tej kategorii. Ja myślę, że to wiek to tylko liczba, pan prezes to potwierdza. Świetne zawody. Dziękujemy oczywiście pani doktor, pani prezes, która przywiozła panu prezesowi buty. Tak, oczywiście. Bum. To był taki turniej, na którym zapomniałem obuwia i gdyby nie moja żona, to po prostu bym tu nie wystąpił. Tak, to jest, tak. To jest małżeńska statuetka. No będzie, no, mam dokładnie nadzieję, stała nad kominkiem. Wszystkiego, gratulacje i wszystkiego dobrego. Dareczku, nasz dobrodzieju, nasz pomysłodawco, trzy słowa o tym turnieju. Co mogę powiedzieć? Zebraliśmy się, przyjechali chłopcy ze Szczecina, z Krakowa, szacunek wielki dla nich. Mamy tutaj grupę SI dość mocną, no i trenerzy i my. Także uważam, że turniej był dobry, na dobrym poziomie, wygrała drużyna najlepsza. O właśnie, o to też chciałem zapytać. Ty dzisiaj na drugim miejscu uznajesz wyższość kolegów z SMS-u Rekord? Nie, no tak, w końcu są trenerzy, no gdyby oni nie wygrali... Oni się na tym znacie jednak, tak? No, nie wyobrażam sobie, żeby trenowali młodzież i nie wygrywali takiego turnieju. Bardzo się cieszę, bardzo Ci dziękuję za ten turniej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję wszystkim za to, że przyjechali. Jesteśmy tutaj teraz z piękną częścią tej widowni. Drogie panie, powiedzcie mi dzisiaj teraz szczerze, czy dzisiaj było na czym oko zawiesić? Było. Mecz cudowny. To się wyróżniał? Nie, ja nie pytam o... Najlepszy bramkarz. Michał Liptak. Michał Liptak, proszę bardzo, proszę zbliżenie na Michała Liptaka. Wielkie brawa dla wszystkich. Wielkie brawa dla wszystkich. Jest ze mną król strzelców tego turnieju, Dariusz Rutki. Dopiero co przyjechał z wakacji w hotelu Paradise Tanzania Zanzibar. Czy spodziewałeś się, że po wypoczynku te nogi jednak będą same cię niosły do strzelania bramek i jednak te 7 bramek strzelić? Po pierwsze, nie powinienem tam wypoczywać, tylko ostro trenować. Tak, goniłem z Masajami po, to było widać dzisiaj, po plaży, więc nie marnowałem czasu, stąd liczba tych bramek. Następna edycja powinna być taka, że goście, trenerzy powinni na przykład napisać stronę internetową. To jest świetny pomysł, albo możemy oni, to jeszcze zrobić. Albo niech w ogóle coś zrobią, chociaż implementacja, niech chociaż jakiegoś coś, oprogramowania. Niech chociaż napiszą czasie coś w Wordzie i wtedy na przykład, może jakieś faktycznie, proszę, i damy sobie radę, nie? I teraz zrobimy zawody i odpowiednie pakunki. Dokładnie. Gratuluję czwartego miejsca, chodzi o dobrą zabawę. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.